Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. Tyskie. Dzień dobry. 5-1 z Estonią, 5-4 z Walią i po raz piąty jedziemy na Mistrzostwa Europy. Można powiedzieć, że piątka jest naszą szczęśliwą liczbą. A my jesteśmy tutaj we czterech, ale będziemy też w większym gronie. Przedstawiam Robert Podoliński. Dzień dobry. Artur Wichniarek. Dzień dobry. I Marek Józwiak. Witam serdecznie. Wszyscy niewyspani, ale zadowoleni. Ale szczęśliwi. Zadowoleni, tak. Co was wczoraj najbardziej ucieszyło? Bo patrzcie, był jeden rzut karny, jaką robi różnicę. Bo pewnie gdyby to się jakby tak odwróciło, u nas piątej serii by było niepomyślnie, a u nich dobrze, to byśmy teraz rozkminiali, dlaczego bez celnego strzału, dlaczego nie było bardziej przekonująco w ofensywie. A tak, to dobra. Chyba dlatego kochamy piłkę nożną, że czekasz, mordujesz się 120 minut, mimo tego, że dogrywka rozgrywana na naszych zasadach. To było naprawdę dobre 30 minut. No i czekasz na tego karnego, strzelają oba zespoły kapitalnie rzuty karne. Tak jak Wojtek powiedział w wywiadzie, kompletnie inaczej strzelają w swoich klubach. Walijczycy szczególnie, bo mieliśmy ich dobrze rozpracowanych, strzelali w środek. No i ten ostatni, nie wiem, czy widać było troszkę przestraszonego młodego człowieka. Wojtek też to widział. No i piękna sprawa. No piękna sprawa. W końcu z zespołem, który jest mniej więcej na naszym poziomie, w podobnym momencie. Zresztą te podobieństwa w rankingu, w sposobie grania, w zespołowości, no były. Widać to było z przebiegu gry, że spotkali się godni siebie rywale. Mecz był momentami pozamykany, ale to my chyba dzięki indywidualnościom. I tutaj ta różnica na naszą korzyść, na stronę Wojtka Szczęsnego, Awarda przeważyła, ale rozgrywaliśmy taki mecz na swoich zasadach, co mnie bardzo cieszy. Nie liczyliśmy na emocje. To był mecz rozegrany na zimno ze spokojnym Michałem Probierzem. To jest chyba dla mnie największe zaskoczenie tego spotkania. Wywiad przedmeczowy, spokojny Michał Probierz i plan na ten mecz. Bo przyznam szczerze, to był mecz reprezentacji, którego ja dawno się tak nie obawiałem. Mniej obawiałem się Szwedów, mniej obawiałem się tego, co działo się w eliminacjach, chociaż często zawód mnie spotykał, a to był mecz, do którego podchodziłem z ogromnym drżeniem serca. W jakim momencie jest ta reprezentacja? W jakim momencie budowy? W jakim stanie jest selekcjoner? Bo nie za wiele nam pokazał ze swego pomysłu do tej pory. Dużo rotacji, a to była reprezentacja, no mam wrażenie, pewna siebie i z pomysłem. No też można podkreślić, że po raz pierwszy od 8 lat zagraliśmy w takim powtórzonym składzie, jeśli chodzi o podstawową jedenastkę, czyli też coś tam się wykrystalizowało, prawda? No słuchajcie, to się wykrystalizowało, ale my mieliśmy w porównaniu do meczu sprzed 2 lat 7 zawodników, którzy już 2 lata temu grali, wygrali z Walią, prawda? I to jest, i tutaj ta reprezentacja jest budowana niby przez kolejnego selekcjonera, ale my mamy podobnych zawodników od wielu lat na boisku, tak? I mam nadzieję, że ten mecz, który został, delikatnie mówiąc, też przepchany kolanem, prawda? Bo wielu celnych strzałów nie mieliśmy, wielu sytuacji bramkowych też nie mieliśmy. Mieli więcej tych sytuacji po stałych fragmentach gry zdecydowanie tutaj Walijczycy. Ale myślę, że w tym meczu zbudował się zespół. Zbudował się zespół, który ma pewien cel, ma trenera, który wie, jak z nimi pracować. Te wywiady, które były przed meczem już z Estonią w prasie, gdzie zawodnicy mówili o tym, że czują się, przyjeżdżając na zgrupowanie, znowu tak dobrze, jak to było kiedyś. Czują się dobrze w swoim towarzystwie, z trenerem, który z nimi rozmawia, który ich wspiera, z którym mogą porozmawiać. No to zawsze trochę patrzyłem na to z takim przymrużonym okiem, bo zawsze jest dobrze mówić przed meczem, a później mecz i boisko weryfikuje wiele rzeczy. Ja mam wrażenie, że to zweryfikowało, ale na korzyść właśnie zawodników, bo mecz, którego się nie przestraszyli, tak jak Robert mówi, wywiad przedmeczowy Michała Probierza był spokojny, rzeczowy. Michał był pewien tego, że tutaj sobie poradzą mentalnie, bo ten mecz, tak jak też Robert powiedział... Ja nie byłem pewny, kurczę. Wiesz co, dwa podobne jakości zespoły, o można powiedzieć, oni są na 29. miejscu rankingu, my na 30. Podobna ilość bramek strzelonych w eliminacjach, straconych i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać. My, mam wrażenie, mamy większe indywidualności, jak chociażby Piotr Zieliński, Robert Lewandowski. Ale jednak tutaj zagrał zespół. Tu żaden z zawodników nie bał się więcej biegać, dostawić nogi, zrobić jeden więcej krok. Zobaczmy Frankowskiego, który wczoraj grał prawego obrońcę, a nie prawego wahadłowego. Robert Lewandowski, który nie miał piłek w polu karnym, ale wracał, walczył.
końcówka spotkania, kiedy on na gdzieś tam po prawym wahadle wraca jak, jakbym powiedział, defensywny pomocnik, a nie jako napastnik Gwiazda Barcelony. Tak więc to pokazuje, że teraz jest czas na szlifowanie pewnych detali, bo faktycznie z piłką do przodu, w kreowaniu akcji z takim przeciwnikiem, który przeszkadza trochę mocniej niż Estonia, mieliśmy już nasze problemy. Mieliśmy problemy i to trzeba rozwiązać. Do tego są mecze w czerwcu z Ukrainą, z Turcją, bo na Mistrzostwach Europy już tego czasu nie będzie, bo tam mamy naprawdę poważnych przeciwników. To są zespoły, które umieją grać w piłkę. Z Francją się przekonaliśmy o tym, jak przyspieszyli w drugiej połowie na Mistrzostwach Świata, do niebożego zbierać. Austria jest bardzo pewna siebie, wygrywając chociażby w sobotę mecz towarzyski ze Słowacją. A wczoraj widziałem? Wczoraj 6-1 z Turcją. 6-1 przebiegli się po Turcji. 6-1 z Turcją. Holandia co prawda przegrała teraz wczoraj z Niemcami, to widziałem. No ale w dalszym ciągu no, nie jesteśmy tutaj faworytem w tej grupie. Bez wątpienia nie. Mamy drugi mecz oczywiście w moim Berlinie z Austrią, tak więc zapraszam wszystkich. W moim Berlinie. I trzymajmy się tego. Tak Artur jest. Zaprasza wszystkich. Zaprasza wszystkich. Podaj adres. Dawaj adres, ale Roberta nie. Tak. Dawaj adres. Ty jeszcze warzywa mi wisisz. Tak jest, tak więc ja jestem, wiesz co, zadowolony i szczęśliwy, bo to jest też dla dobra polskiej piłki, bo wiemy, jakbyśmy dzisiaj dyskutowali, czy znowu zmiana trenera, kto musi z tej stacji odejść, kto musi przyjść, jak dalej. A my od 2018 cały czas mam ten sam temat na tapecie. Tak? I obojętnie, czy awansowaliśmy, czy nie, cały czas ten sam temat. Kolejny selekcjoner, kolejny trener. Bardzo fajny moment też wywiadu pomeczowego Michała, który powiedział, że no, jesteśmy na Euro, nie wiem, czy pojadę. Bo różnie tak, bywa. Ale umówmy się, że to nadal... Różnie to bywa, bo jeden selekcjoner nie pojechał na wywalczony piłka awans. Piłka jest przy Michale Probierzu i to bardziej on będzie zwalniał, niż jego będą zwalniali. Zobaczymy, jakie ruchy jeszcze będą przed Mistrzostwami Europy w kadrze. Marek, no to teraz czekamy na twoją opinię. Co? Ja chciałbym powiedzieć, ile było w tym Michała prawdziwego Probierza, a ile było takiej kurtuazji, takiego troszeczkę rozluźnienia, bo ja nie sądzę, żeby on przed tak ważnym meczem był, nie miał gdzieś w środku stresu, emocji. To fajnie się sprzedało wszystko w telewizji, fajnie to powiedział. Wynik jeszcze zagrał, więc brawo dla szkoleniowca. Ale mnie co ujęło w tym spotkaniu, to mądrość zarządzania drużyną Michała i przede wszystkim trafne zmiany. Mhm. W momencie, kiedy kilku zawodników zaczęło grać z Walejczykami, Michał wprowadził zmiany, zbierał tych zawodników i nie wiem, czy to była kontuzja, czy to jest zmęczenie, natomiast te zmiany utrzymały jakby nas zespół w tym spotkaniu. Nie trzeba mieć posiadania piłki na poziomie 75-80%, nie trzeba trafić ani razu w bramkę, wystarczy mieć Wojtka Szczęsnego w topowej formie i zajebistego sędziego na warze, który kapitalnie linię narysował spalonego. Mówimy o 45 minucie. O 45 minucie, bo gdybyśmy wtedy stracili bramkę do szatni, to myślę, że dzisiaj byśmy rozmawiali w innym tonie, bo ta bramka praktycznie by zamknęła to spotkanie. Mielibyśmy naprawdę ciężko wrócić do meczu. Tylko z tym Wojtkiem musimy uważać, bo Wojtek już nas wyciągał za uszy z fazy grupowej Mistrzostw Świata. Prawda? Ale tak, Artur, ale tak jest. Ale widzisz, jeżeli chcemy coś ugrać, musimy mieć kogoś z tyłu, kto nam te zwycięstwo zapewni i trzyma nas meczu. Polski zespół musi mieć świetnego bramkarza. Jeżeli chcemy bramkarz coś musi ugrać, się robić punkt. Zdecydowanie. Jeżeli chcemy coś ugrać, i teraz jest pytanie. Powiedział Wojtek Szczęsny po meczu, to był nasz obowiązek, żeby awansować na te Mistrzostwa Europy. Bo po tym blamażu, który zrobiliśmy w grupie, no gdybyśmy zrobili jeszcze kolejny blamaż w barażach, byłoby niedobrze. Dlatego euforia z tego awansu musi być, ale musi być pomału już studzona. Czekaj, ten 6 godzin jest. Nie, ale... Jeszcze niektórzy nie wrócili do roboty. Stary makijażu po wczorajszym nie zmyłeś. Jeszcze nie wrócili do domów. Daj ludziom się pocieszyć. Niektórzy są w drodze na chatę właśnie. Tylko sami zawodnicy studzili już po meczu. Tak. Cieszyli się, tak? Z drugiej strony mówili panowie, to był obowiązek. Dlatego teraz... Dobra, w twoim Berlinie ogramy tych, których trzeba będzie ograć. Tak, będzie bolało. Będzie bolało w Berlinie u ciebie. Będzie się działo, chcesz powiedzieć. Panowie, jeszcze jedną rzecz dam, Tomku, wejdę na słowo. Wiesz, co mi się jeszcze podobało? Że w tym meczu, tak jak powiedział Artur czy Robert, nie Piotr Zieliński, nie Robert Lewandowski,
ale inni przyjęli tą pałeczkę, o której tak dużo mówił Robert Lewandowski, że czas najwyższy, żeby inni to pomału zaczęli przyjmować tę rolę w drużynie. I Przemek Frankowski, Zalewski po drugiej stronie, Slisz w środku boiska, Salamon, który wszedł w bardzo ciężkim momencie, ten chłopak uspokoił grę. I to też powoduje, że widać, że ta drużyna troszeczkę urosła w bardzo ciężkim momencie. I oby tak było dalej, natomiast pamiętajmy to, co powiedział Artur. To wszystko, o czym dzisiaj nie mówimy, wróci po Mistrzostwach Europy. Tylko będzie na to czas. To był mecz, w którym Michał Probierz namówił naszych liderów do tego, żeby nie bali się ubrudzić. Ja Roberta, tak pracującego na boisku dla kadry, bo to jest dla niego niesamowicie ważny turniej. On w Niemczech zaczynał swoją wielką przygodę piłkarską. To dla mnie też, Robert, wejdę ci w słowo, za chwilę będziesz kończył, tylko otworzę nawias. Też taki charakterystyczny był ten obrazek, kiedy podchodzi jako ostatni do rzutu karnego, nie, Szwaliczyk, tak? I Robert nie patrzy, tylko jest odwrócony. Tak, ale to Wojtek wytłumaczył szczęsny, że nie wierzył w ogóle w Wojtka i mówił, i tak się odwrócę, nie złapiesz, żartobliwie. Ale to jest przepiękna klamra dla naszego kapitana. To, że Zielek napracował się przy Bartku Sliszu, dla mnie top 2 tego meczu. To, że Robert wracał, asekurował, tworzył przestrzeń. Ale jest jeszcze jedna rzecz, której nie możemy nie doceniać. Rozmawialiśmy o zmianie pokoleniowej Walijczyków, którzy karmili i podlewali swoich młodych piłkarzy, z których będą za chwilę mieli pociechę. Widziałeś, po zakończeniu meczu, jak Davis, kapitan. Dzięki Michałowi Probierzowi, dzięki temu awansowi i piłkarzom mamy przepiękną możliwość na wielkim turnieju z niesamowitymi rywalami wychowywać sobie powolutku następców i przygotować się nie w smutku, nie w dziadostwie tym znowu, nie w marazmie, nie w kopaniu leżącego, tylko na wielkiej imprezie wychowywać sobie i powoływać młodych piłkarzy, żeby przy schodzących naszych gwiazdach. Z tym musimy się godzić. Wojtek Szczęsny powiedział, że ciężko go będzie nauczyć. Robert Lewandowski pewnie zepnie swoją piękną karierę klamrą, występem na niemieckiej, na Artura Ziemi. W Berlinie. W Berlinie. Natomiast Piotrek Zieliński pewnie zostanie, ale to jest niesamowity argument. Czy robisz to z uśmiechem? Czy Lewandowski cię klepie? Czy Lewandowski żegna się z tą reprezentacją, a ty zaczynasz szukać. Nie zaprzepaściliśmy tego momentu. No wielkie słowa uznania i dla liderów. No i po Santosie rozmawiać z piłkarzami, wielka sztuka to nie była, bo wystarczyło otworzyć usta. Michał Probierz to umie. Niebagatelną rolę odgrywają, mam wrażenie, asystenci, których sobie dobrał. Bo jeśli podnosić kogoś, komunikować się, nie zawsze samemu, ale tu i Sebek Mila, i i Tomasz Kuszczak, który był, teraz go nie ma. No ten pomost między selekcjonerem a zespołem został zbudowany bardzo rozsądnie. Wczoraj widać było zespół, który i na ławce, i nawet jak ktoś jest na trybunach, to nie kręci nosem. Tam naprawdę się wczoraj działo bardzo fajnie. No to jest to, znaczy nie kręci nosem, no jednak wywiad oglądaliśmy przed meczem, Artur, ale w czasie meczu z Moderem. W czasie meczu to tak, było, był to była jedna kadra. Był zdegustowany tym, ale to jest też... Ten ale znowu. Słuchaj, Słuchamy cię, byś PZP nie pracował normalnie. Może złapie, ale ulubiony bohater Smurf Maruda. Słuchaj, Smurf Maruda, nie, chcę powiedzieć, że to jest właśnie pozytyw tego wywiadu. Zawodnik tak musi jest. Być zły na sportowa decyzję złość. Trenera. Tak sportowa złość, którą będzie chciał przenieść na boiska Premier League po to, żeby udowodnić trenerowi. Bo co, do czego zmierzam? Ten mecz, ten wybór składu na to spotkanie udowodnił kilku zawodnikom, że muszą walczyć tak o to. Jest. Po pierwsze, żeby złapać się w pierwszej jedenastce, żeby złapać się do kadry meczowej, żeby pojechać na te mistrzostwa. I chyba Artur też chodzi. Ten mecz pokazał również, że takiego Modera, jakiego pamiętają sprzed kontuzji, ta reprezentacja ciągle potrzebuje. Jest dla niego oczywiście, tutaj oczywiście, że spokojnie tak. miejsce. Słuchaj, to jest konkurencja. Za chwilę zacznie się konkurencja praktycznie na każdej pozycji o wyjściową jedenastkę. Bo dzisiaj to, że wyszedł Michał Probierz drugi raz z tą samą jedenastką, nie oznacza, że to jest wybrana już jedenastka na pierwszy mecz z Holandem na Mistrzostwa Świata, bo na pewno tak nie jest. Dwa mecze towarzyskie z dobrymi, czy nawet bardzo dobrymi przeciwnikami czerwcowymi. To będzie tak? fajny mecz. To jest idealny poligon do tego, żeby sprawdzić kolejnych zawodników, tak żeby dać sobie szansę na to, żeby na te Mistrzostwa Europy wybrać odpowiednią, tą najlepszą jedenastkę. Bo to, że Piotrowski dobrze wszedł do tego zespołu i ma bardzo fajne statystyki w tych chyba 5 meczach, które tak. zagrał, to jest super sprawa. Ale Moder nie odpuści. A Moder jest, to jest walka między tymi dwoma zawodnikami właśnie o tą pozycję na boisku. Sebastian Szymański też nie odpuści Piotrkowi Zielińskiemu. A nie oszukujmy się, że Piotrek Zieliński do Mistrzostw Europy wielu minut w Napoli pewnie nie zagra. Sytuacja bo na razie, się nie poprawi, może się pogorszyć. Tak jest, prawda? A Sebek Szymański będzie walczył o Mistrzostwo Turcji. Napastnicy
też będą naciskać na Świdra. Wiadomo, Lewy jest zawodnikiem nie do wyjęcia, ale Świder, no nie oszukujmy się, dwa mecze, które zagrał z Estonią i wczoraj, to nie był ten Świder, którego pamiętamy, że obojętnie kto, gdzie i jak grał, to Świder zawsze robił swoje, prawda? Czyli tutaj już Buksa, już Piątek, czują pismo nosem, że można powalczyć o pierwszy skład. Nie zapominaj o Arku Miliku. Czy Arek Milik również, tak? I mamy wahadła, gdzie Mati Kasz, okej, Mati Kasz, tak jak okazało Dawidowi, się, że cały nie jest czas niezastąpiony. Jakieś, nie jest, to nie, też jest, ja niezastąpiony. Myślę, że wprost przeciwnie, że ten mecz udowodnił, że to Przemek Frankowski zbudował się w tej prezentacji jako numer jeden, niepodważalny numer jeden. Po obu stronach mam wrażenie. Zdecydowanie. Teraz Przemek może sobie powiedzieć. Oni są dużymi wygranymi. Zalewski i Frankowski są wygranymi tych dwóch. No, fantastycznie, że Zalewski utrzymał, powiedzmy, to, co pokazał na koniec 2023 roku. Bo jeśli widzieliśmy jakieś światełko w tunelu, to właśnie u Zalewskiego, bo i ten mecz z Czechami i później jakby potwierdzenie tego z Łotwą. I w tych dwóch meczach, zresztą zobaczcie teraz na te driblingi, bo pokazywaliśmy po meczu z Estonią, to było udanych 12 driblingów na chyba 17 prób, a tutaj mamy bardzo zbliżone liczby. To nadal było, widać, że to jest taki zawodnik jakby trochę niepasujący do tego meczu, tak? No bo w sensie takiej swobody, widowiskowości, techniki. Nie tylko siły, ale właśnie techniki. Oczywiście tam brakowało parę elementów, pamiętam. I też wyczuwalna jest taka linia łącząca go z Zielińskim. No, z Zielińskim i z Kiwiorem, bo tak, Kiwior jest niesamowitym argumentem. Ale Zieliński, że to są po prostu ludzie z tej samej piłkarskiej szkoły. Zieliński i Zalewski. Szukają siebie na boisku, taka jedna akcja była. Wychodzą na boisko razem, czekają na w tunelu. To ten mecz anonsowany był z punktu widzenia artyzmu jako pojedynek nie Zielińskiego, tylko Nicoli z Williamsem. Zobaczcie, jak mało z kolei identyczne Walijczycy. Pozycje, tak. Ale myślę, że też tę taktykę i właśnie tę statystykę driblingów Walijczyków, no to charakteryzuje też obecność Mura, bo oni mieli taki plan, żeby po prostu walić dośrodkowaniami, szukać tego Kiefera Mura. Okazało się, że wymuszony jednak, Tomku, teraz wiemy tak? Trochę chyba więcej. Kiefer Mur był niestety reakcją na kontuzję Brooksa. Brooks schodząc z boiska przepraszał trenera, że nie wytrzymał i tam było coś poważniejszego. Michał Probierz zakamuflował obecność Franka, a tutaj widać, że z Brooksem problem był większy, co nas, nie ukrywam, cieszyło w poprzedmeczowym przeczytaniu protokołu. No, tutaj mamy dośrodkowania, tak. Dośrodkowania. I też myślę, że to był taki mecz na stałe fragmenty gry, bo oczywiście po Walijczyka się tego spodziewaliśmy, ale też była. Ale myślę, że te nasze sytuacje, nawet kiedy nie oddawaliśmy celny strzał, bo ich nie było, o czym co podkreślamy, ale nie wiem, czy szansa Kiwiora, czy Lewandowskiego, czy sam fakt, że do pierwszego rzutu rożnego podszedł Świderski, co też miało być takim pewnie elementem zaskoczenia, bo później już nie wychodził. Taka złość na ławce Michała Probierza przy jednym z rzutów wolnych, to już była w drugiej połowie, kiedy się wściekał, że to jest za późno, że tam Zalewski został złapany pułapką sejdową. Widać było, że to było też wszystko przygotowane i przecież my również też mogliśmy, bo nie wiem, ta sytuacja Lewandowskiego chyba, kiedy kapitan Davis go tam delikatnie właśnie w momencie wyjścia do piłki trącił. To był moment, w którym Davis po prostu uratował Walijczyków, bo tam było... To jest to doświadczenie, prawda? Jest to, nie? On... Ale wiesz, nie, to już nie grał w ogóle na karny, ale wiesz, Barbara wystarczył, że go tylko trącił. Do końca cały czas, tylko wybił go z rytmu. Niesamowicie ważny moment. Ale też nasze szczęście w tym meczu jest to, że widzieliśmy, Brooks jednak nie został niewystawiony w pierwszej jedenastce, bo tak chciał Page i chciał taktykę. Ona była wymuszona. Tak. Bo ten chłopak wszedł później i zszedł po chyba tam 15 minutach. Przepraszając trenera, że jednak nie może. Także dla nas też szczęście, że wyszedł Mur. A nie wiem, czy się zgodzicie, czy widać było w dogrywce to, jak o ile mniej Polaków kosztował mecz ze Estonią, a jednak jak napracowała się Walia z Finlandią. Wbrew pozorom, to była Walia, która musiała się troszkę okopać. Musiała w tym względzie trochę Szwecja się przypomniała, prawda? Dokładnie tak. Walia była bardziej zmęczona w 30 minut dogrywki. To uwidoczniło. Artur wspomniał o zmianach. Dawno nie widziałem reprezentacji Polski, w której żadna zmiana nie pogarsza obrazu gry, a wzmacnia. Bo Salamon dla mnie zameldował się jako lider defensywy. Każdy wchodzący dołożył coś swojego, no i ta przewaga w dogrywce była również dzięki temu, że zmiany były zrobione kapitalnie. Przede wszystkim to, że to, co mówi Robert, mniej nas to kosztowało ten mecz ze Estonią, ale również to spotkanie, mieliśmy troszeczkę częściej piłkę przy nodze. Lepiej operowaliśmy, mniej biegaliśmy, a więc no, ta końcówka siłą rzeczy była dla nas zdecydowanie lepsza pod względem fizycznym. Zmiany
dały dużo wniosły do naszego zespołu. Natomiast mimo wszystko mi ci walczycy się podobali, bo mówię, jeśli chodzi o... Jest mi taka energia, prawda? Jest. Tak. Widać, że jak wychodzą, to oni nie kalkulują, absolutnie. Idą na maksa, aż się wyjadą i co będzie później, to już ich to nie obchodzi. Natomiast ja w dalszym ciągu patrzę na ten mecz przez tą końcówkę, bo do 30 minuty to wszystko fajnie wyglądało na 30. Natomiast później ta końcówka pierwszej połowy i ta bramka, którą zdobyli walczycy, naprawdę zabraliśmy szczęście do szatni ze sobą po tej nieuznanym golu, bo po raz kolejny okazało się, że ten stały fragment gry, że musimy być na mistrzostwach Europy w tym elemencie. Musimy naprawdę bardzo dużo pracować. Bardzo dużo pracować, bo mamy z tym naprawdę kolosalne problemy. Co nie? Wydawałoby się w prostych sytuacjach, za każdym razem mamy duży problem. Artur, bo na początku mówiłem, że szczęśliwa liczba to piątka, zatem podłączymy do naszej czwórki Radka Gilawicza. Dzień dobry, Radek. Na początek może zanim o tym wczorajszym naszym występie, to może o tej Austrii, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć to ich efektowne zwycięstwo, ale strach się nie bać. Po prostu patrząc na suchy wynik z Turcją od 0 do 1 do 6 do 1. Zatem jak to jest z tą Austrią? Tak naprawdę to miałem być w Wiedniu wczoraj na meczu. Takie miałem plany, ale w związku z tym, że troszeczkę się to wszystko pozmieniało, chciałem zobaczyć bardzo Polskę wczoraj i opłacało się, bo już po raz pierwszy od dłuższego czasu oglądałem, że te karne na stojąco, więc nerwy były niesamowite. Natomiast wracając do pytania, Austria, ona 2,5 miesiąca przed mistrzostwami Europy, mamy się czego bać, kogo bać. Przede wszystkim Austriacy w ostatnich 14 spotkaniach przegrali tylko raz u siebie z Belgią, 2-3. Więc to jest zespół bardzo, bardzo stabilny. Zespół, który porównując do 2019 roku, do tych dwóch meczów, kiedy ja byłem w sztabie reprezentacji, kiedy graliśmy z nimi, wygrywając w Wiedniu 1-0 i remisując w Warszawie 0-0, ten zespół zrobił niesamowity progres do przodu. Oni są bardzo, bardzo, tak jak powiedziałem, stabilni. Ralf Rangnick, no to jest, wiemy, dziecko, że tak powiem, Red Bulla, to on kształtował ten klub nie tylko w Salzburgu, ale przede wszystkim w Lipsku. To on po prostu dopasował się idealnie. On ma idealnych piłkarzy pod swoją taktykę. Duża, duża intensywność, wysoki pressing. Oni się świetnie uzupełniają. Ja będąc na meczu w listopadzie, na meczu w Wiedniu, miałem możliwość porozmawiać choćby z Davidem Alabą. To, co mi i obserwując z boku, jak oni prezentują się nie tylko na boisku, ale przede wszystkim poza boiskiem, jest to jedna wielka rodzina. Ja już myślałem, że będzie jakiś problem, jeżeli chodzi o brak, o kontuzję Davida Alaby, ale ten zespół dalej świetnie funkcjonuje i to jest imponujące. Radek, no to przechodząc do tego, co wczoraj w Cardiff, czy tak poza tym okresem, o którym wspomniał Marek, czyli tak powiedzmy tak od 30, może nawet trochę później do końca pierwszej połowy, to z każdą minutą tej drugiej połowy i przede wszystkim z każdą minutą dogrywki twoja wiara rosła? Nie widzieliśmy z jakiegoś ryzyka i z jednej, i z drugiej strony. Były to wszystko, co się działo, miałem wrażenie, już nie wchodzę w te statystyki, że nie oddaliśmy celnego strzału. To jest przy takim meczu w jakiś sposób też usprawiedliwienie. Tu rzeczywiście mogło być tak, że ten, kto strzeli bramkę, to spotkanie by wygrał. I nie widzieliśmy ani z jednej, ani z drugiej strony tego ryzyka. Wszystko kontrolowane i miałem wrażenie, że taka myśl była, jeżeli coś się jeszcze uda, choćby w tej dogrywce, to przez całe fragmenty gry. I tu było chyba największe niebezpieczeństwo. Więc przy samych rzutach karnych, czy przed tymi rzutami karnymi, no to byłem taki bardziej spokojny, bo widziałem, kto stoi w bramce, jakie doświadczenie jest po naszej stronie. Natomiast to, co wczoraj zobaczyłem, to nie widziałem w ostatnich miesiącach, patrząc pod reprezentację
Polski, czyli to był zespół. Nawet Robert swoją indywidualną klasę, może nie poświęcił, to jest złe słowo, ale dopasował do zespołu. Mhm. Tam było rzeczywiście niesamowita koncentracja, niesamowite, bym powiedział, taka dyscyplina. I mi najbardziej, nie wiem czy, bo nie słuchałem wcześniej waszej analizy, ale mi bardzo podobał się środek. Bardzo ślist z Piotrowskim, którzy robili niesamowitą pracę. Mamy mobilność w środku przede wszystkim, jako też 6, 8, 10, jak to woli to nazywać, na poszczególnych pozycjach. Natomiast mobilność w środku i taka determinacja w tym wszystkim mi bardzo, bardzo imponowała. I również boczne sektory, Frankowski. Więc myślę, że można powolutku coś budować. Radek, a miałeś okazję zobaczyć Kubę Piotrowskiego w tym okresie, kiedy przechodził przez szkołę niemiecką? I jeśli tak, to widzisz, jak bardzo od tamtego okresu się zmienił, w czym poprawił? Jemu brakowało w Niemczech przede wszystkim stabilności. On miał dobre występy, ale większość tych słabszych występów, chyba Artur też może to potwierdzić, byśmy naliczyli niż tych dobrych występów na niemieckich boiskach, więc być może to jest ten taki przełomowy moment dla niego w karierze. To, co go przede wszystkim wyróżnia, nie tylko warunki fizyczne, ale ta mobilność i znakomity strzał, i to potrafi też wykorzystać, więc myślałem, że tak troszeczkę ten transfer do Bułgarii spowoduje to, że zniknie nam ten chłopak i trzeba powiedzieć, że od samego początku trener Probierz tutaj stawia na tego chłopaka i ten chłopak rośnie, mam nadzieję, że trafi, nie wiem, czy to już podpisze gdzieś przed Mistrzostwami Europy, czy dopiero po Mistrzostwach Europy jakiś kontrakt do lepszej ligi przede wszystkim, bo tam jest jego miejsce. On może ten kolejny progres zrobić pod względem swoich umiejętności. Ale ja bym to w ogóle ten czas w Düsseldorfie choćby nie przypominał, bo to on już ma ze sobą. On zrobił te dwa kroki absolutnie do przodu. A reprezentacja, przepraszam jeszcze, a klub to są dwa inne praktycznie pary butów. A jedna postać, która cię wczoraj zaskoczyła, tak rzeczywiście in plus, powiedziałeś, że środek pola i tam rzeczywiście Bartek Slisz wczoraj zdał taki chyba pierwszy reprezentacyjny trudny egzamin, chociaż już to nie był jego pierwszy występ. Czy przy nim się zatrzymujemy, czy jeszcze ktoś? Tak, dla mnie absolutnie tak, bo to jest taka niewdzięczna pozycja, bo wiemy dobrze, że jako byli, czy Marek, czy Artur, czy Robert, możecie to oczywiście potwierdzić, jak jest to, często się słyszy, pokaż mi jaki masz środek boiska, powiem ci jaki masz zespół i wydaje mi się, że to jest kluczowe. Oni wykonują, czy Śliż, czy Piotrowski, niesamowitą dziewięczną pracę, bardzo mało widoczną, ale bardzo skuteczną dla zespołu i to mi się wczoraj podobało. Oni naprawdę nie odstawali nogi i z takim przeciwnikiem jak Walia na tym trudnym terenie było widać charakter, że oni przede wszystkim się nie przestraszyli. I z mentalnego punktu widzenia widziałem ten olbrzymi spokój. Granie w piłkę. Wiedzieli, kiedy fajnie rozgrywać boczne sektory na jeden, dwa kontakty. Nie mamy już tego Bartka Ślisza, który w ostatnim czasie w Legii się rozwinął, ale jeszcze wcześniej, pamiętajmy, jeszcze za moich czasów, kiedy go oglądaliśmy, to było tylko przyjęcie, zagranie do tyłu i cały czas bezpieczna gra. Teraz już widzimy, to już jest inne myślenie. Gra do przodu, więc z większym ryzykiem, więc ma trener powiesz, na czym budować ten zespół. Absolutnie, to ci chłopcy, można powiedzieć, rosną, ale to jest dopiero początek, bo ja nie wpadam absolutnie w euforię. Radek, to zaczęliśmy od Austrii. Na tej Austrii skończmy. No bo powiedzmy sobie, tak kalkulujemy stereotypowo, bo myślimy o tym drugim meczu z Austrią jako takim, w którym mamy największe szanse zapunktować. No dobrze. No i co ty na to? Co ty na to? No trzeba się na pewno dobrze przygotować do tego zespołu. Trzeba wejść tą Gdyby dzisiaj patrzył na Polskę i na Austrię i gramy ten mecz w Mistrzostwach Europy za tydzień, to co byś powiedział? O co byś tak? Jaki byłby wynik meczu twoim zdaniem? Jak to widzisz?
Mieliśmy plan 2019 na Austrię, we Wiedniu. I to się może nie udało, bo wszystko wypracowujesz na boisku. Nie lubię tego słowa ogólnie. Więc na ten moment ciężko by było, to nie ukrywam. Tu już mi nie o to chodzi, że Turcja absolutnie była na pierwszym miejscu, Walijczycy byli na trzecim miejscu w grupie, w eliminacjach. Nie ma tych porównań. Natomiast aktualna forma Austriaków to jest bardzo dobrze zbilansowany zespół, mający swoje problemy, gdzie ja widzę przede wszystkim bramce, to po pierwsze. Gdzie widzę jeszcze problemy? Być może na środku obrony, w związku z tym, że nie ma Alaby, to tutaj, ale ogólnie bardzo dobrze zbalansowany zespół. Nie zastanawiałbym się jeszcze za wcześnie, to jest 2,5 miesiąca, jakbyśmy mieli zagrać za tydzień. Ciężko. To jest już ta analiza, żeby pokonać... Uciekasz mi od odpowiedzi. Dyplomata. Wiecie co, sporo się nauczyłem, będąc w reprezentacji, sporo, więc, że tak powiem, próbujesz szukać różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o samą odpowiedź. Nie, ale tak mówiąc poważnie, no na ten moment Austriacy są lepszym zespołem. Mają i w ataku sporo opcji. W linii pomocy mają sporo opcji. I to, co mi imponuje przede wszystkim w ich wypowiedziach i przede wszystkim Ralf Rangnick, z którym chcę się w najbliższym czasie spotkać. Mam takie marzenie, mam nadzieję, że to zrobi. To mówiąc, my jedziemy na Mistrzostwa Europy po wylosowaniu, żeby coś zrobić, a nie tylko żeby tam być. Nie boimy się Francji, chcemy grać z Francją, z Holandią jak równy z równym. Ja wierzę w to, co on mówi, bo on niesamowicie dotarł do tego zespołu, wie, jakie są problemy z tego zespołu i tak jak wcześniej powiedziałem, ten zespół chodzi twardo po ziemi, czyli są pewni swoich umiejętności i nie boją się nikogo, więc za bardzo na ten moment nie zaprzątają sobie głowę, myślę, Polską. Oni już od dłuższego czasu pracują nad Francją, nad Holandią. I teraz dopiero dojdzie Polska, do której na pewno będą mieli respekt, bo te mecze z nami też pokazały, że nie ma lekko, łatwo i przyjemnie. Więc drogi Marku, pozwolisz, że jeszcze ci nie odpowiem na to pytanie, ale jak mi dasz tydzień i dzwonimy się, jak dostanę zaproszenie od was, to będę już lepiej przygotowany, okej? Okay? Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Radek, dziękujemy ci za te opinie, komentarze, za załączenie i pozdrawiamy. Dzięki panowie, pozdrawiam i miłego dnia. Do zobaczenia. Marek, to teraz do ciebie chyba taka kwestia. Ten Kiefer Moore, który wczoraj nas troszkę straszył, który jest piłkarzem dość schematycznym, ale w jednym jest mistrzem. I tak, z jednej strony wiesz, że wszystkie dośrodkowania idą do niego, a z drugiej strony nie możesz nic zrobić. Możesz się na nim tylko uwiesić, co próbował robić Paweł Dawidowicz. No i mieliśmy trochę szczęścia tam, bo przecież mógł mieć asystę, mógł mieć gola, oddawał chyba ze trzy strzały. No każde dośrodkowanie bite po prostu w niego, celowanie w niego. Jest to przede wszystkim, jeśli ja ze swojej strony, kiedy miałem przeciwnika, który grał lepiej ode mnie w powietrzu, to pierwszym moim zadaniem było to, żeby go wytrącić z równowagi, tak. Żeby nie miał czystej pozycji do oddania strzału. Nie, żeby z nim wygrać... Ala Davis Lewandowski, tak? Tak, tak. Nie, żeby z nim wygrać tę piłkę w powietrzu, tylko żeby on tę piłkę ewentualnie, jeśli już dotknie, to żeby miał utrudnioną sytuację. I myślę, że wczoraj troszeczkę tego zabrakło, bo gość naprawdę w powietrzu grał kapitan, tak jak powiedziałeś. No, mógł nam zrobić krzywdę. Natomiast Dawidowicz powalczył z nim parę razy, a kiedy Dawidowicza nie było, no to widzieliśmy, że wtedy mieliśmy duży problem. Bramka Davisa to było właśnie zgranie. A tam były Jakub Kiwior i z drugiej strony był Jan Bednarek, który nie przypilnował. Był źle ustawiony przede wszystkim w tej sytuacji. Natomiast no, myślę, że tutaj w tym elemencie Dawidowicz na pewno zebrał dużo doświadczenia. Tym jednym spotkaniem naprawdę zdobył dużo doświadczenia przy grze, przy takim napastniku. My niewiele wiedzieliśmy o Dawidowiczu w kwestii, w temacie reprezentacja Polski. Po tych dwóch meczach, co byście powiedzieli? Powiedzielibyśmy, że to jest jeden z trójki obrońców, nie jest to lider. No, jakby po odejściu Kamila Glika, my w dalszym ciągu szukamy faceta, który będzie
Lider? Tym jednym, który będzie jakby dyrygował pozostałą dwójką. Ale Artur, zgodzisz się, że wczoraj Dawidowicz, tak, tej trójki obrońców, najlepiej się prezentował, moim zdaniem. Jeśli chodzi o defensywę? W defensywie, o asekurację, o... Wiesz, no, chociaż Kuba Kiwior miał kilka interwencji kluczowych takich, z dobrą asekuracją. Kiwior. Salamon przecież też trochę... Wiesz, no, Kiwior miał dużo szczęścia też z interwencją, w której przytrzymywał mura i tam nie było spojrzenia, bym powiedział, na VAR. Oczywiście to byłby bardzo miękki karny, ale mógłby być podyktowany. Karny ze rywalu. Tak, niepotrzebnie tak jest. Niepotrzebnie ten trzymał. Dlatego my w dalszym ciągu, moim zdaniem, szukamy zawodnika w tej linii trójki, który będzie tą postacią wiodącą, tak? Który będzie dyrygował pozostałą dwójką. Wczoraj to wyglądało bardzo dobrze. Tak jak mówicie, Dawidowicz bardzo blisko mura. To też był wybór trenera Pejża, który nam leżał. Bo często Walijczycy grali górną piłkę na niego. On nie jest Robertem Lewandowskim, tak? Dlatego gra tam, gdzie gra, a nie w Barcelonie czy w Bayernie z zwycięzcą Ligi Mistrzów, bo było widać, że ma problemy z tym, żeby piłkę opanować. On często tą piłkę przedłużał, tam nikogo nie było. Także lepiej dla głową nas, niż nogami. Tak jest, także dla nas to było jak najbardziej okej to granie. I oczywiście obrońcy sobie z nim radzili raz lepiej, raz gorzej. Przy stałych fragmentach ogólnie radziliśmy sobie słabo i o tym mówił Marek, że nad tym elementem w grze defensywnej przy stałych fragmentach przeciwnika musimy zdecydowanie to poprawić, tak? Bo gdyby nie ten centymetrowy spalony kapitana Walijczyków, schodzimy na przerwę z gongiem takim poważnym. Były jeszcze 2-3 stałe fragmenty, po których mieliśmy swoje problemy. No interwencje Wojtka przede wszystkim. Tak, interwencje Wojtka. Dlatego tutaj jest kwestia, tak jak powiedziałem, rywalizacja o pierwszą jedenastkę nie jest zamknięta, tylko moim zdaniem jest dzisiaj otwarta. Bo Salamon po swoim wejściu pokazał aspirację do tego, żeby być w pierwszej jedenastce, prawda? To spowoduje, że cała reszta również będzie czujna i będzie chciała się przygotować perfekcyjnie. Tutaj nikt nic nie dostanie na wyrost, bo dzisiaj jest zrobiony pierwszy cel, czyli jesteśmy na Mistrzostwach Europy, a teraz, tak jak powiedział Gilu, Austria chociażby nie analizowała Polaków, bo nie wiedziała, czy w ogóle będziemy na tej imprezie, prawda? Dzisiaj pewnie w Austrii zacznie się analiza również reprezentacji Polski, bo drugi mecz grupowy jest meczem bardzo ważnym, tak? Bo Austriacy startują z Francją, to też nie jest do końca proste dla nich, prawda? Jak Francja to uczyniła, przyjechali wszędzie do Polski, no nie, no, pojechali do Francji, pojechali na Austrię. Tak, ale te wnioski, które mają obserwatorzy, będą dopiero teraz analizowane. No, to jest też fakt. No, Austria grała swoje mecze, wygrała dwa mecze towarzyskie w przekonującym stylu. Tak, także są w dobrej dyspozycji. To, co mówisz, nie pozostaje bez odzewu. O. Jest pytanie na czacie, ile za pokój na czas euro. Sobie życzysz. Może odpowiedź na to. Nie. Pokój ale nie, to jest drażliwe pytanie. Mam w ogrodzie namioty, może się rozkładać. Ale dołożysz jest do tego basenik, wyżywienie, bo polecam basenik dorzucić parę złotych. Świetnie gotuje, świetnie grilluje. Tak, przywoźcie steki, wszystko grillujemy, robimy dobrą imprę. Jerzy Brzęczek, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Jest. Dzień tak. Dobry, witam serdecznie. Zadowolony, szczęśliwy. Oj, coś nam tutaj zwraca mój głos. Dobrze, Jurek, jak ty odebrałeś to wczorajsze zwycięstwo, ten cały mecz? Jak u ciebie wczoraj z emocjami? Czy to takie porównywalne, jakbyś tam siedział na ławce? Czy jednak... I co sądzisz o wypowiedzi Michała na koniec? Niestety nie słyszę, co do mnie mówisz. Halo, Jurek, teraz mnie słyszysz, dobrze? Czytaj z ruchu warg. coś nas, bo najpierw... Teraz dobrze? Nie. Teraz jest lepiej, tak? Ale mi troszeczkę przerywa. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie? Tak, my słyszymy dobrze, tylko z takich spraw technicznych, żebyś mógł wyciszyć komputer, to wtedy nie będę słyszał swojego głosu. Ale dobra, to może ja nie będę mówił, oddaję tobie głos. Jak wrażenia po wczorajszym meczu? Bardzo pozytywne. Przede wszystkim gratulacje dla trenera Probierza, całego sztabu i dla chłopaków, dla całej drużyny, bo myślę, że to było trudne spotkanie, ale cała drużyna stanęła na wysokości zadania i myślę, że przede wszystkim tego, o co się obawialiśmy przed tym spotkaniem, ta taka agresywność Walijczyków bez taka kompromisowość, to potrafiliśmy w tym spotkaniu wyeliminować w drużynie przeciwnika i naprawdę pod tym względem
drużyna prezentowała się bardzo dobrze i myślę, że to w głównej mierze zadecydowało o tym, że to spotkanie ostatecznie zakończyliśmy z awansem po rzutach karnych. Oczywiście można dyskutować na temat tych statystyk, na temat tego, że w ciągu tych 120 minut nie stworzyliśmy takiej sytuacji zakończonej cennym strzałem, ale myślę, że było wiele ciekawych zagrań, wiele ciekawych też takich momentów, kiedy kontrolowaliśmy to spotkanie na tak bardzo trudnym terenie. Czy indywidualnie kogoś byś wyróżnił, czy rzeczywiście drużyna przede wszystkim? Ja myślę, że przede wszystkim drużyna, ale patrząc w perspektywie tych dwóch ostatnich spotkań, myślę, że Nikola Zalewski, co wszyscy potwierdzają, przede wszystkim jeżeli popatrzymy na jego tą grę ofensywną, na jego dribbling, na jego taką swobodę, elegancję, myślę, że to był chyba dla Nikoli taki najlepszy okres w reprezentacji. Widać, że nabrał takiej swobody, pewności siebie i w tych spotkaniach naprawdę zrobił na mnie osobiście, myślę, że tylko nie na mnie duże wrażenie. Tak jak po tym meczu z Estonią, gdzie miał dribblingi, asysty, bardzo dobrze się spisał. Wiadomo było, że jednak ten przeciwnik troszeczkę innego poziomu, ale również na tle bardzo agresywnej drużyny Walijczyków pokazał się z bardzo dobrej strony. Tak więc mam nadzieję, że ten jego rozwój w reprezentacji będzie szedł w tym kierunku, bo to na pewno będzie, myślę, w następnych miesiącach i latach bardzo ważna postać, jeżeli będzie prezentował taki poziom. A jak patrzysz na skład defensywny? Bo przed tym dwumeczem, no i po tym dwumeczu również jest słaby odbiór Jana Bednarka. Czy ty widzisz tę defensywę z Salamonem, czy jednak nie? Ja myślę, że Janka bym nie skreślał. Na pewno Janek w tych ostatnich, nie wiem, dwóch latach ma takie wzloty i upadki. Na pewno te dwa ostatnie spotkania nie były do końca w jego wykonaniu, no, w moim odczuciu na jego poziomie, tak? Ale na pewno patrząc na to zestawienie i z Dawidowiczem i z Salamonem Kiwiorem, na tą chwilę myślę, że Salamon jest również taką osobowością i sprawiającą wrażenie zawodnika pewniejszego. Ale myślę, że to jest pozytywne, że na dzień dzisiejszy ci wszyscy zawodnicy grają w swoich klubach, prezentują dobrą dyspozycję, tak więc przed mistrzostwami Europy i przed tymi meczami no, z topową czołówką światową, to jest dla nas dobry prognostyk. No i drugi piłkarz, taki, którego tutaj akurat nie było w tym dwumeczu, nie został powołany, zresztą nie po raz pierwszy przez Michała Probierza, bo tutaj mamy Bednarka, na którym koncentruje się, tak powiedzmy, że jest takim kozłem ofiarnym, no i tym drugim to był zawsze Arkadiusz Milik. Czy myślisz, że on w kontekście Euro to jest zawodnik tej reprezentacji nadal potrzebny? Ja uważam tak. My musimy sobie zdać sprawę i myślę, że wszyscy ci, którzy mają troszeczkę doświadczenia w piłce, że to jest bardzo zmienne. Arek gra w Juventusie, na pewno te jego występy, ilość meczów, minut nie do końca są może zadowalające. Wyliczamy mu jak gdyby również te statystyki, patrząc na to, na jego skuteczność w reprezentacji. Ale ja bym Arka nie skreślał. Myślę, że po części również ta jego duma troszeczkę została podrażniona i na pewno Arek będzie robił wszystko, żeby przekonać trenera Probierza, żeby jak gdyby ustatkować swoją taką dyspozycję na wysokim poziomie i uważam, że na pewno będzie również zawodnikiem, który będzie brany pod uwagę, jeżeli popatrzymy na te zbliżające się mistrzostwa Europy. Oczywiście tą ostateczną decyzję podejmie selekcjoner Probierz, ale myślę, że ta rywalizacja i to wszystko, co się działo w minionym roku, ten taki no, na pewno negatywny dla naszej piłki okres i to, co się wydarzyło w tych dwóch spotkaniach, to trzeba podkreślić, że to nie było łatwe. Więc no jeszcze raz wielkie gratulacje dla całej ekipy, bo to jest ważne nie tylko dla tej drużyny, ale myślę, że dla nas wszystkich, dla całej polskiej piłki nożnej, w perspektywie tego, co się będzie działo w następnych miesiącach, jak również w następnych latach. A myślę, że również po części no, wielu tych zawodników, którzy zaczęli teraz funkcjonować w tej reprezentacji, w tych dwóch spotkaniach, a w szczególności w tym wczorajszym, dało taki pozytywny egzamin. I myślę, że to po części będzie i jest, i mam nadzieję, taki pozytywny prognostyk przed tym, co się będzie działo na Mistrzostwach Europy, mając tą świadomość, w jakiej jesteśmy grupie. Myślę, że to jesteśmy
w dwóch grupach, które są najsilniejsze na tych mistrzostwach, ta grupa B i nasza grupa, tak więc na pewno czeka nas ciekawy test naszej piłki, naszej reprezentacji. Jurek, no właśnie, zatem wybiegnijmy w przyszłość, bo wcześniej łączyliśmy się z Radkiem Gilewiczem, który też Austrię dobrze zna. Ty ją pokonywałeś w eliminacjach, wygrywałeś nawet w Wiedniu z reprezentacją Polski. I tak patrz, pewnie teraz już tak nie analizujesz dokładnie Austriaków, no ale gdzieś tam masz rozeznanie. Czy to jest drużyna jeszcze lepsza od tej, z którą graliśmy no całkiem niedawno, ale już parę lat upłynęło? Tak, zdecydowanie tak. Ja powiem szczerze, interesuję się reprezentacją Austrii nie tylko, ale również powiem szczerze, że przed 5 tygodniami miałem przyjemność spotkać się osobiście z selekcjonerem reprezentacji Austrii, z Ralfem Rangnickiem. Mieliśmy taką dłuższą rozmowę, tak więc jak gdyby gdzieś troszeczkę więcej może szczegółów na temat tej pracy, tego wszystkiego, oczekiwań tego, jakie są również te wszystkie przygotowania i tego, czego będzie selekcjoner Rangnick wymagał od tych zawodników i z jakim również celem jadą na te mistrzostwa Europy. A to zamieniamy się w słuch. Oczywiście te niuanse, szczegóły pozostawię dla siebie, bo taka była umowa, ale, ale myślę, że tak jak przed losowaniem tych mistrzostw Europy, Austriacy byli dla mnie takim czarnym koniem. Oczywiście ta grupa, patrząc na to, Francja, Holendrzy, nasza reprezentacja i Austria, na pewno nie jest to, tak jak już wcześniej powiedziałem, łatwa grupa, ale myślę, że ta cała jak gdyby konstelacja związana z reprezentacją Austrii, z trenerem Ralfem Rangnickiem, który jak gdyby jest twórcą całej filozofii Red Bulla i o tym też troszeczkę rozmawialiśmy, jak to wszystko powstawało. To jest takie połączenie, które w moim odczuciu jest optymalne dla reprezentacji Austrii, patrząc na to, że ci wszyscy zawodnicy przeszli praktycznie tą szkołę, wszyscy jak gdyby znają te podstawowe zasady. Wczoraj Austriacy pokonali Turków 6-1. W poprzednim meczu towarzyskim wygrali z następną drużyną, która jest na mistrzostwach, ze Słowacją 2-0. Tak więc to jest drużyna, która po części, to co powiedziałeś, w moim odczuciu jest zdecydowanie silniejsza, pomimo tego, że praktycznie większość zawodników, którzy tworzą tą kadrę obecnie, gra w tej reprezentacji już dłużej. Praktycznie większość grała przeciwko nam w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2020 roku. I ten poziom zdecydowanie poszedł do góry i rozegrali już wiele fantastycznych spotkań. Tak więc to będzie dla mnie bardzo nieprzyjemna drużyna i na pewno na dzień dzisiejszy, patrząc na tą naszą grupę, nie twierdziłbym, że mecz z Austriakami będzie dla nas łatwiejszym spotkaniem niż pojedynki z Holendrami i Francuzami. Ojej, no to zabrzmiało rzeczywiście mało optymistycznie, Jurek, ale myślę, że realistycznie, prawda? No bo trudno to... Tak, nie, po prostu trzeba, tak jak powiedziałem, no spotkanie się wydawało, naprawdę fajna dyskusja, takich przemyśleń również tego, co jak gdyby już w tym okresie ostatnim od czasu, kiedy trener Rangnick objął tą reprezentację. A w ogóle pytał ciebie też o reprezentację Polski, czy tylko rozmawialiście o Austrii? Również rozmawialiśmy na temat troszeczkę reprezentacji Polski. Oczywiście to było jeszcze przed tymi decydującymi meczami. Rozmawialiśmy o szansach, o tym wszystkim, co się wydarzy, jaka jest obecnie sytuacja. Tak więc oczywiście mają rozeznanie i teraz każdy nawzajem będzie siebie jak gdyby analizował i przygotowywał do tego, co czeka wszystkie reprezentacje na tych mistrzostwach. Jurek, żeby się nie okazało, że tyle powiedziałeś Rangnickowi, że jak przegramy z Austrią, to będzie znowu twoje wina. Nie zdradziłem żadnej tajemnicy, a poza tym wiesz, że mało wiem. Okej, dziękujemy. Jurek Brzęczek był z nami. Dziękujemy ci, Jurek. Życzymy zdrowia, powodzenia, uśmiechu też, tak jak dziękuję, widzieliśmy. Panowie. Gratulacje jeszcze raz dla całej kadry, bo to ważne było wszystko. Z uśmiechem zasiądziemy do świątecznego stołu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Artur, ty tych Austriaków tak w Bundeslidze, to tam masz kogoś na oku szczególnie, czy nie?
Wiesz co, no mam na oku tych Austriaków, tej Bundeslidze, no bo faktycznie no Bundesligą się zajmuje. Bo z Berlina jest, tak, Artura wiesz, jest niedaleko do Austrii. Tak, niedaleko jest do Austrii, to też, tak, do Wiednia. Bo ty w Berlinie mieszkasz. Ale wiesz, no, jeżeli Gregoricz pyka 3 bramy z Turcją, zawodnik Freiburga, który jest w delikatnym kryzysie, bo to nie jest ten Freiburg, który tak zachwycał, chociażby w ostatnich sezonach odchodzi trener, a czyli tam jest jakieś zamieszanie. No, nie masz Arnautowicza, wiadomo, to nie Bundesliga, ale też Bundeslidze grał. Nie masz Alaby, który ma kontuzję, tak więc wypada lider defensywy, a ta defensywa sobie dobrze bardzo funkcjonuje. Tak więc oni mają niesamowicie silną drugą linię. Tak, bo tam masz zawodników Lipska, masz zawodników Bayernu, a tak więc naprawdę jest w czym wybierać. I tutaj myślę, że też będzie się mecz rozstrzygał właśnie w tej drugiej linii. Bo nie sądzę, żeby Austria miała lepszego napastnika niż my mamy. Lepszego napastnika. W drugiej linii też mamy kreatorów, ale tutaj jest kreacja połączona z takim, można powiedzieć, zapieprzaniem w tej drugiej linii. Bo Sabitzer, zawodnik, który potrafi zrobić różnicę i chociażby w meczu, który oglądałem sobotnim ze Słowacją, to był zawodnik, do którego jakby z tej drugiej linii idzie podanie i on ma wykreować sytuację już napastniku. Tak? Tak więc tam są rozłożone pewne siły na poszczególnych zawodników, którzy są w dobrej dyspozycji, w dobrej formie. Sabitzer po tym, jak w Bayernie się nie sprawdził, jak poszedł na wypożyczenie do Manchester United, też nie do końca. Odnalazł się w końcu w Dortmundzie. Tak więc jestem teraz w sobotę na klasikerze w Monachium, także zobaczę od razu Sabitzera, jak sobie poradzi. Tak więc no naprawdę, no mają czym straszyć, tylko że wiesz, oni mieli też czym straszyć już w tych meczach, o których mówił Jurek i Gilu. Oni wtedy w tych eliminacjach nie tworzyli zespołu. To był zbiór dobrych zawodników, bardzo dobrych zawodników, z dobrych czy bardzo dobrych klubów, ale nie tworzyli monolitu na boisku. Dzisiaj jest Ralf Rangnick, który jest, można powiedzieć, tym facetem, który rządzi twardą ręką. I to jest facet, Austria potrzebowała. Tak, którego Austria potrzebowała, bo to jest facet, który w jednej osobie zrzesza dyrektora sportowego, trenera, psychologa, zarządzającego i jeszcze wizjonera. Czyli Marek Papszun w figułce. Tak można powiedzieć. Tak. To jest trener, który zrobił Hoffenheim z zespołem Bundesligi, z Lipska zrobił zespół, który gra w Lidze Mistrzów i tak dalej. Także facet wie o co chodzi. To za chwilę jeszcze przejdziemy, porozmawiamy o reprezentacji Polski bardziej tak indywidualnie. Ale Marek, to jeszcze powiedzieliśmy o Austrii. Tutaj o Holandii nie będziemy mówili, ale tak, no Francja, czyli jeden Griezmann, go zabrakło i jakby to już przeszłość. Tak. Wiesz, oni się w ogóle, Francuzi w ogóle się tym nie przyjmują. Że przegrali. Ale wynikami, tak? Mówisz? Tak, wynikami i grą. Nie przyjmują się. Bardziej przyjmują się eksperci, czy też ludzie, którzy o tej piłce piszą. Natomiast Didier Deschamps i zawodnicy absolutnie wiedzą, że w tych meczach zagrali słabo, bo wczoraj wygrali 3-2 z Chile, ale ten mecz również nie był dobry w ich wykonaniu. Mają dużo problemów przed mistrzostwami, a mianowicie dużo kontuzji. Dużo kontuzji środkowych obrońców, dużo kontuzji bocznych obrońców. Wczoraj zszedł z boiska Jonathan Kloss i Kamavinga, a więc przybywa problemów francuskiemu szkoleniowcowi. Natomiast mają takie zaplecze w postaci młodzieży, że ja myślę, że tutaj absolutnie nie ma się o nich co martwić. I to będzie lider i faworyt do wyjścia z grupy z pierwszego miejsca. Ja sobie tego inaczej nie wyobrażam. Natomiast mam nadzieję, że Polacy napsują Francuzom krwi. Oby. No ja o to młode zaplecze nasze, patrząc na wyniki reprezentacji młodzieżowej, troszkę się martwię. Mówiłem o zapleczu pierwszej reprezentacji Francji. Patrzę na skład i nie dowierzam, że to jest taka cały czas sinusoida. Patrzę na skład oczywiście reprezentacji młodzieżowej, ale to jest już w ogóle rozmowa na inną okazję. Co z tym Bednarkiem? Nie wiem, trzeba zadzwonić. Ja wczoraj widziałem Janka Bednarka z cygaro, to tak naprawdę te cygaro lepiej mu pasuje w ustach, aniżeli piłka przy nodze. Oleś ty jesteś. Widziałeś to przyjęcie Janka? Tak, no tak. Ja nie byłbym taki. Nie, no wiesz, ale słuchaj, tam były dwa przyjęcia. Jedno takie
dobre. Ale uratował się. Marek twierdzi, że lepsze przyjęcia są po meczach z udziałem. A to zdecydowanie. Ja wczoraj byłem na dobrym przyjęciu Mariusza Piekarskiego na urodzinach i to było rewelacyjne przyjęcie. A ja bym jednak Janka nie skreślał. Tak, no, największe tak, prądy to były to nieporozumienie ze Szczęsem. No, ale to takie... A Janek ostatnio Wojtek często krzyczy na Janka. I przy wykopie, i przy... Aha. A Janek powiedział na konferencji, że nie do końca. Tak Wojtek po prostu oddaje swoje emocje. Uważam, że problemem Janka jest brak wyrazistej osobistości w tym bloku. To, o czym Artur mówi, szukamy szefa defensywy. Dla mnie takim objawił się wczoraj w bardzo trudnym momencie Bartek Salamon. I Janek, myślę, że przy Bartku wyglądałby zdecydowanie lepiej. Zeszłoby z niego to odium przywodzenia, przewodzenia linii obrony. To jest cenny dla nas piłkarz. Niewielu mamy stoperów grających na tym poziomie, spisujących się dość poprawnie. Bo... Ale kiedy stawiasz Robert Salamona w roli lidera tej defensywy, to pierwszym wyborem chyba po tym meczu jest jednak Dawidowicz jako ten półprawy. Tak? Ale Artur powiedział bardzo cenną rzecz. To jest w końcu sytuacja, w której mamy wszystkich, wybór, tak? wszystkich grających, ale musimy zbudować to wokół jednej wyrazistej postaci. Dla mnie takim, ze znakiem zapytania oczywiście przed meczem, Bartek Salamon się taką osobą objawił. Kluczem będzie oczywiście regularna gra w klubach. To jest w ogóle klucz do dobrego występu naszej reprezentacji, żeby ludzie, którzy stanowią sile tej kadry, regularnie występowali. Na tej grafice mamy pozycję Jana Bednarka. To jest ten z numerem 5. Nie wiem, czy tam lepiej to... Po prawej stronie najniżej, tak? Najniżej po prawej stronie. Ja wracam do Janka Bednarka, żeby nie było, że ja się chłopaka czepiam czy coś. Ja będę go pierwszy, który będę pochwalił, ponieważ naprawdę mamy deficyt, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Jeśli Janek Bednarek będzie grał w klubie u siebie bardzo dobrze i przejdzie na prezentację i w tej pracy będzie grał jeszcze lepiej, to tylko będziemy bić brawo Jankowi. To ja absolutnie się żeby nie było, że ktoś się czepia Janka Bednarka, że obwiniamy go za coś, czego nie zrobił. Ostatnie dwa te mecze ze Estonią i z Walią to nie były mecze, to co powiedzieli wszyscy chyba, z tym zgodzą, to nie były dobre mecze w wykonaniu Janka Bednarka. Dlatego mówimy, że te mecze nie były dobre. Natomiast jeśli Janek będzie w formie, i Michał będzie chciał z niego skorzystać, to my mamy nic do powiedzenia. Natomiast Janek jest wartością tej drużyny, ma pewne doświadczenie, ma już ponad 50 występów w tej prezentacji, więc ja myślę, że przygotuje się przede wszystkim, jeśli chodzi o jego mental. Ja mówię, bo ja myślę, że to nie jest lider i on nigdy liderem nie będzie. Natomiast musi uwypuklić swoje dobre cechy, natomiast z tymi złymi musi troszeczkę bardziej powalczyć sam w sobie. No to idźmy w górę. Czy wczoraj mieliśmy taką szóstkę, jaką chce mieć w tej reprezentacji? Slisz, mecz naprawdę bardzo dobry. A to był mecz pod Bartka Slisza. To był najlepszy mecz Bartka w reprezentacji. Wiesz co, to jest Bartek, którego znamy chociażby z Legii. Chociaż w Legii grał też trochę bardziej odważnie do przodu. Tutaj jednak te zadania są klarowne i rozdzielone. Prawda? Bardzo nisko też schodził często Piotrek Zieliński. Niejednokrotnie Piotrowski był tym wysuniętym z trójki środkowych pomocników. Ale to jest dobry manewr Michała Probierza, bo tutaj jakby wymienność pozycji tej trójki, albo może inaczej w ofensywie dwójki Piotrowski i Zieliński, to jest tylko i wyłącznie z dobrem dla naszej gry ofensywnej, ale też której, wiesz dlaczego, Piotr... wczoraj nie wiadomo jak dużo nie było, ale widzieliśmy chociażby ten możliwość uderzenia znowu Piotrowskiego z 20 metra. To była wypracowana akcja, gdzie on miał dużo czasu, ale mam wrażenie, że tego czasu miał za dużo, bo zrobił taki zamach, chciał zabić bramkarza, przedziurawić siatkę i widzieliśmy, że nie trafił dobrze w piłkę. Nie ma takiej tej swobody, co to uderzenie ze Estonią, ono było z krótkiej nóżki, spod kolanka i wyszła fajna petarda. Wrócę do Bartka, jeśli pozwolicie, bo znowu skaczemy po tematach. W końcu mamy niegrzecznego chłopaka w środku pola. Mi takiego zawodnika, zabijaka, chuligan, on nie odpyskuje, kogoś popchnie, wstawi się za kolegą. No ale z drugiej strony to na nim była żółta kartka, sam z czystym kątem. Ale on nie boi się ubrudzić dla zespołu. To jest chłopak, który nadaje temu zespołowi charakter. Obok niego lepiej czuje się Piotrek Zieliński, lepiej czuje i swobodnie czuje się Piotrowski. Do tego tworzy nam się kręgosłup powolutku tej reprezentacji, tak jak chcieliśmy. Kiedyś był Gliku i Krycha. Gliku nie brał jeńców. Mam nadzieję, że albo Salamon, albo Dawidowicz, albo Janek wejdą w te buty. A w środku pola mamy człowieka, który i zaasekuruje, i pobiega. Mówił o tym bardzo fajnie Radek Gilewicz. Mamy dużą mobilność w środku pola. Nie mamy szóstki, która jest przykuta do stoperów i tylko biega po 10 metrów w jedną i w drugą. Mamy faceta, który łata dziury tam, gdzie może
pojawić się problem. Bo jest mocno nabiegany. Słuchajcie, Bartek jest uzależniony od regularnej gry i od ciężkiego treningu. Jeśli to dostał w Legii, był wrodzącym się graczem Legii. W reprezentacji Michał Probierz wokół niego buduje konstrukcję zabezpieczenia własnej bramki. No mi się to podoba. Pracowitość, poświęcenie dla zespołu. Poza tym chuliganerka taka. Pozytywna łobuzerka na boisku. No to jest Bartek Slisz. Ale jednak zostańmy przy piłce nożnej, bo piłka nożna jednak w piłce nożnej jest najważniejsza. I wiesz co, mnie też bardzo, bardzo ujęło to, jak taktycznie mądrze gra Slisz, prawda? To jest zawodnik, który niejednokrotnie schodził za sekuracją zawodników w bocznych sektorach, ale też w momencie, kiedy wyprowadzaliśmy piłkę od tyłu, to był zawodnik, który wchodził w środek między dwóch stoperów. Asymetrycznie grał w tym meczu. To pozwalało bardzo szeroko zagrać Kiwiorowi i druga strona tak samo. I to są elementy nowoczesnego futbolu. Tak dzisiaj się gra i tak dzisiaj musi grać szóstka. I to jest coś, co Sliczu ma, coś, co miejmy nadzieję w tym MLS-ie będzie dalej trenował i będzie dalej jeszcze ulepszał, bo no nie oszukujmy się, dzisiaj w tym rejonie boiska niejednokrotnie rozstrzyga się mecze. Zobaczmy, kto gra tak w zespole, który wygrywa Ligę Mistrzów na tej pozycji. Jest to Rodri, prawda, który jest perfekcyjny w tym, co robi. I tutaj potrzebujemy pewnej perfekcji. Oczywiście my nie będziemy mieli takich zawodników nigdy, ale jednak możemy mieć zawodników, którzy będą dawali nam gwarancję na to, że my z taką Austrią wygramy, bo oni też nie mają nie wiadomo jakich wirtuozów. To są zawodnicy bardzo dobrzy, ale my też takich mamy. I my musimy uwierzyć w to, że my chcemy grać w piłkę, a nie dostosowywać się i straszyć się jeszcze przed meczem, na ileś tygodni przed meczem, że my z Austrią dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak wygrać, bo jesteśmy w stanie spotkania wygrać z Austrią. I ja mam nadzieję, że właśnie ten mecz w tej walii, który no nie był nie wiadomo jakim widowiskiem ofensywnym w naszym wykonaniu, ale tam było kilka elementów, czysto piłkarskich. Zauważcie, nie było lagi do przodu. Niejednokrotnie graliśmy bardzo ryzykownie od tyłu. Można by powiedzieć, w takim ważnym spotkaniu, prawda? Ale jeszcze niedawno na Mistrzostwach Świata wypowiadał się Wojtek Szczęsny. No nie gram od tyłu, bo nie mam z kim. Muszę lagować, bo tutaj no nie z tymi zawodnikami. Bardzo a nagle ciekawie się okazuje, że z tymi zawodnikami, można jednak to spróbować zagrać. Bo tak możesz konstruować akcję. I wtedy w tych akcjach będzie widoczny Piotrek Zieliński, bo Piotrek Zieliński nie będzie widoczny, jak będzie mu latała piłka nad głową, tylko będzie widoczny, jak jest piłka po ziemi. Tak samo jest Nikola Zalewski widoczny wtedy, Frankowski, bo oczywiście, że oni mogą się ścigać i mieć rzucane piłki na wolne pole, ale to musi być pewna alternatywna, pewna opcja do zagrania, a nie każda piłka na lagę, bo wtedy nie jesteś w stanie nic zbudować. Bardzo ciekawego porównania użył wczoraj Jacek Kurowski w studio, w którym byliśmy razem. Porównanie podobnego poziomu energii i emocji do spotkania z Albanią, gdzie nie udźwignęliśmy. Tutaj z Walią, przy podobnych trybunach, przy podobnym energetycznym zespole udźwignęliśmy, bo ja wiem, że to jest piłka nożna, ale wczoraj stawialiśmy sobie pierwszy warunek, przy którym w ogóle wokół którego możemy budować założenia taktyczne, to jest chęć ubrudzenia się, poświęcenia i stworzenia zespołu. To był wczoraj zespół diametralnie inny niż to, co zaproponowali Polacy w spotkaniu z Albanią. Zespołem też, który rośnie, podobnie jak Walia, który wygląda bardzo dobrze. Przy takich trybunach, podobnych troszkę jak mieliśmy w Cardiff, wczoraj Polska to udźwignęła i twierdzę, że jednym z architektów tego była konstrukcja środka pola właśnie ze Sliszem, który oprócz tego, że dobrze grał w piłkę, dał element, wokół którego ta kadra została zbudowana, czyli energia, agresja i poświęcenie. Dawno nie byliśmy w Cardiff, a tam ciągle jest Adam Sławiński, z którym teraz się łączymy. O, czyli tak jak wczoraj, Adaś, dzień dobry, zaczynamy od prasówki i pewnie dalej. Wczoraj też sporo już przed samym meczem poświęciłeś polskim kibicom. To myślę, że oprócz polskich piłkarzy, także polscy kibice wczoraj dali radę, bo byli słyszalni. Słuchamy ciebie. Dzień dobry. Słuchaj, chcieliśmy was zabrać na delikatny spacerek, ale dzisiaj Walia płacze dosłownie i w przenośni. Typowa angielska pogoda, więc szkoda nam sprzętu, żeby pokazywać tak brzydkie i smutne dzisiaj miasto, jakim jest Cardiff. Natomiast tak, jeżeli chodzi o polskich kibiców, fenomenalna atmosfera. Oni byli zgromadzeni pod jednym z pubów, następnie przeszli wszyscy razem na stadion i no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zdecydowanie lepszy doping ostatnio mamy na meczach wyjazdowych niż na tych spotkaniach u siebie na Stadionie Narodowym. Także pod tym kątem naprawdę
Duże brawa, a co w prasie? Słuchajcie, tutaj mamy Daily Express, Final Agony. No niestety, to były duże męczarnie, jeżeli chodzi o Walijczyków, ale także jeżeli chodzi o Polaków, no bo powiedzmy sobie szczerze, to nie było wielkie spotkanie. Takie tutaj mamy tytuły. No Robert Page na pewno nie zrobił tego, co chciał zrobić, czyli po prostu zmienić rozdział, tak jak wczoraj pisały walijskie gazety, no bo jednak bez Garetha Bale'a nie udało się awansować na kolejny wielki turniej. Słuchajcie, mamy tutaj oceny, a to lubimy, tylko wydaje mi się, że no, ktoś albo przesadził z piwkami, albo po prostu robił to na ostatnią chwilę. Bo jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to tak mam wrażenie, każdy dostał wyjściową notę. Wojtek Szczęsny 7, obrona cała na 6, czyli Bednarek 6, Dawidowicz 6, Kiwior 6, Salamon bez oceny, bo tym zawodnikom wchodzącym ocen nie dawali. Także no jeżeli w tym meczu Bednarek zagrał tak samo jak Dawidowicz, no to albo ja wypiłem za dużo, a nie piłem wczoraj. Więc albo tutaj po prostu Walijczycy czegoś nie zauważyli. Alergia na deszcz. Ślisz 6, tak? Nie, nic. Ślicz 6, Zalewski 6, Zieliński 6, Świderski 5, Piotrowski 5, Robert Lewandowski 6. Także wydaje mi się, że lekko czapy te oceny wystawione przez walijskich dziennikarzy. Patrzymy sobie jeszcze tutaj na Desan. W Desan, no tak, Dan i out. Oczywiście chodzi o Dana Jamesa, który zmarnował ostatniego karnego. Też zwracają wszyscy uwagę na to, że grał w Arsenalu Wojciech Szczęsny. Voice safe jest napisane w Desan. Oczywiście Wojciech Szczęsny bohaterem, no ale tak jak widzieliśmy, ten Daily Express, jeżeli najwyższą ocenę po takim meczu, gdzie no miał tę kluczową interwencję około 50 minuty Wojtek Szczęsny obronił kluczowego karnego i najlepszym zawodnikiem meczu był Mur, no to coś się tutaj nie zgadza. Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o brytyjskie media, to mają jeszcze, myślę, sporo do poprawy, jeżeli chodzi o opinię i ocenianie meczu. Adam, a w twoich oczach kto zasłużył na najwyższą ocenę? W takim razie. Wiesz co, w ogóle widziałem oceny Marcina Bożenckiego. Ostro poszedł, tak? Kontrowersyjnie. Delikatny skandal, bo nie wiem jakim cudem też tutaj wyłapał, że tylko trójeczka na 10 dla Nikoli Zalewskiego, bo moim zdaniem, jeżeli ktoś chciał u nas grać w piłkę, to był właśnie Nikola Zalewski, ale bardzo podobał mi się Paweł Dawidowicz. Sporo pojedynków główkowych wygranych, do tego świetna zmiana Bartka Salamona. No i też myślę, no jak my mamy czekać 57, 58, 59 mecz na dobre spotkanie Jana Bednarka, no to naprawdę już dajmy sobie spokój, bo my cały czas szukamy jakichś rozwiązań, że może nie ma lidera, może nie ma z kim grać. No to jak nie ma z kim grać, to po prostu niech grają inni, bo też myślę, że tutaj możemy, przynajmniej ja zgadzam się w 100% z Markiem Jóźwiakiem. No to rzeczywiście tutaj zbudziły się emocje w studiu, muszę powiedzieć. Ja wiem, no bo Artur Wichniarek akurat ze mną na temat Jana Bednarka dużo dyskutował, dlatego specjalnie tak dolewam oliwę do ognia, żeby Artur coś się działo. Artur robi interesy z ojcem Bednarka. Jestem Bednarek fan. No wiesz co, powiem tobie szczerze, że dla mnie, no nie wiem, zaczynasz dyskusję jak zwykle z dupy. Bo powiedz mi, co wczoraj znowu dla ciebie Bednarek zrobił takiego, co dyskwalifikuje go w ogóle z tej reprezentacji, z tego meczu. No, słucham. Ale ja nie mówię wczoraj. No, ale no, jak nie mówisz. To jest po prostu nawarstwienie kilku... No, ale mówisz, że gazety... Wczoraj też pojawiały się błędy. No, akurat Jan Bednarek regularnie popełnia błędy i jeden my cały błąd. Czas go tłumaczymy. Jeden błąd w przyjęciu piłki. Trzy. No dobra, no i fajnie. I ze Sonią też był błąd i w innych meczach Wojtku, też był błąd. No, a kto grał wczoraj bezbłędnie? Słuchaj, nikt nie gra nigdy bezbłędnie, sam no to, pewnie dobrze o tym no wiesz. No to przeanalizuj cały mecz. Dobrze. Od zawodnika Salamon, do zawodnika. No wiesz to, dla mnie Salamon, który wszedł, zrobił najpierw 3 faule na murze. 3. No, nie odzyskał żadnej piłki. Zameldował się to się nie odzyskał żadnej piłki, tylko 3 razy go faulował, tak? I jeżeli uważasz, że to jest rola środkowego obrońcy, żeby tylko faulować, no to gratulacje. Jeżeli mówimy też, o tym, okej, okay, sfaulował go... W innym momencie, trudniejszym momencie, nie grał od początku, 3 faule, to piłka nie przeszła. Jezu. Brawo, Adaś.
Dobra, nie, no naprawdę, ja na Bednarka akurat bym nie tłumaczył, jeżeli chodzi o reprezentację, bo mieliśmy na to 60 meczów i jeżeli 60 meczów nie wyszło, to tak jak z Karolem Linettym, coś musi być nie tak. Słuchajcie, a może to jest moment, żeby po prostu dać Jankowi spokój, pocieszyć się chwilę tym awansem, dajmy sobie spokój na razie z rozliczaniem, przyjdzie na to czas. My znowu rozmawiamy o Janku Bednarku, który wczoraj przyłożył się do awansu. Koniec, kropka, Janek. No, dziękujemy za awans, koniec dyskusji. Panowie, trochę radości w tym smutnym jak Cardiff w mieście. Słuchajcie, ale też trzeba zwrócić uwagę, że Walijczycy na przykład w ogóle nie piszą o stylu, o tym, że to było słabe spotkanie. Bo tutaj nigdy nie mieli stylu. Bardziej dyskutuje się o emocjach, o tym, że były rzuty karne, że była jakaś rozpacz, że była wielka radość Polaków. Także też tutaj inaczej się odbiera futbol. Tutaj jest mniej narzekania, tutaj więcej jest, tak jak myślę, po prostu na stadionie, czyli reakcja na wydarzenia boiskowe i naprawdę fajnie tutaj odbiera się futbol, bo generalnie Wielka Brytania, Walia, Anglia, te kraje żyją po prostu futbolem. Adaś, mówiłeś o naszym dopingu. Ten hymn był rzeczywiście tak strasznie odegrany, że w naszych piłkarzach... Zniekształcony taki. Tak, wzbudziło to złość. I jak to się oglądało? Czy miałeś ciary jak Robert Lewandowski przy odśpiewaniu hymnu razem z naszym sektorem? I jak słyszalny był nasz sektor? Bo momentami miałem wrażenie, że w końcu piosenka Gramy u siebie była adekwatna do tego, co słyszałem z trybun. Duże słowa uznania była, 100%. Dla naszych kibiców, po raz kolejny ukłon, bo przy takim wsparciu gra się fajnie. Naprawdę świetnie to wyglądało, jeżeli chodzi o polskich kibiców. No wiadomo, ten doping brytyjski, doping walijski, on jest zupełnie inny, bo tutaj nie ma raczej takich przyśpiewek. Te przyśpiewki pojawiają się sporadycznie. Tutaj chodzi po prostu o taką reakcję na wydarzenia boiskowe i kiedy oczywiście była jakaś decyzja sędziego, faul, nawet czasami dobre wybicie jednego ze stoperów reprezentacji Walii, to od razu ten stadion wrzał. Natomiast no, jeżeli chodzi o doping, o przyśpiewki, pod tym kątem naprawdę nasi kibice nie mieli sobie równych i fenomenalnie to wyglądało i co, no tylko możemy żałować, że póki co i do tej pory nie mieliśmy czegoś takiego na Stadionie Narodowym, a szkoda, no bo jednak na wyjeździe nasze ekipy kibicowskie naprawdę zdają egzamin. Adasz, to już tak na koniec niekontrowersyjnie, turystycznie. Cardiff, jak wrażenia? Oj nie, szału nie ma, jeżeli chodzi o to miasto. Słuchajcie, miasto smutne, miasto deszczowe, miasto takie bardzo toporne. Teraz widzę, akurat przestało padać, to może Krystian tutaj odwróci obiektyw i zobaczymy, jak to miasto wygląda. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o miasto, to też za bardzo kibice nie mieli jak się pobawić, bo tutaj do 23 można alkohol tylko kupować i wynosić poza lokal. Do drugiej są otwarte puby, także druga do domu. Bardzo grzecznie, myślę, polscy kibice. I jeżeli chodzi o balety, to tutaj na pewno ja nie polecam. Masz inne swoje ulubione miejsca i tak jak u Wichniara można przemieszkać, to z tobą można skonsultować. Byłem w lepszych miejscach. O, brawo. Adam Sławiński, prosto z Cardiff. Adam, szczęśliwej podróży i powrotu do domu. Się. Dziękujemy ci bardzo. Panowie, my też już dobijamy do brzegu. To tak już na koniec, skoro Adam dużo miejsca poświęcił ocenom. Piłkarz meczu wczoraj? No dla mnie frankowski. Ale oczywiście tak egzekwo ze Sliszem, ale w rzutach karnych no też jest Wojtek, chociaż też Wojtek nas uchronił w początek drugiej połowy. Główka chyba Mura, tak, czy strzał i tam wyciągnął tą Mura, tak. Naprawdę wyśmienicie, tak więc robimy taki hat-triczek. Ja tych trzech wyróżnię na tym samym poziomie, bo okay. Frankowski zaskoczył mnie bardzo pozytywnie tym, jak świadomie był zagrał w defensywie, a to było bardzo ważne. To było bardzo ważne, żeby tą stronę tam zamknąć i takie pierwsze trzy pojedynki on tam z tym Wilsonem dosyć fajnie go tam poprzepychał. Także od razu mu dał do zrozumienia, że tutaj dzisiaj jakby na tej stronie... Zero XG dla Walijczyków po jego stronie. Tak, więc... jak karnego strzelił, nie? Tak. Nie, no w ogóle słuchajcie, w ogóle karne strzelane przez naszych reprezentantów, wow. Każdy karny to był dobry strzał, przemyślany strzał. Mocny. Tak chcieli... Presja ich nie zjadła, tak więc naprawdę super. Dla mnie zwycięzcą jest drużyna. Chciałbym widzieć taką drużynę skonsolidowaną, zjednoczoną w meczu przez następny okres, bo to było bardzo fajne. Co nie? Michał Probierz.
Jednoosobowy bohater, spokojny, świetnie korzystający ze swoich piłkarzy. A z boiska Slisz, Frankowski, Szczęsny. Trzyosobowy bohater tego spotkania. Jeśli mamy wyróżnić zespół z Markiem, zgadzam się. Ale jeżeli już musimy, to dla mnie takie zaskoczenia bardzo pozytywne. No to na szczęście o reprezentacji Polski jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać w najbliższych miesiącach. No kilka, i dobrze. Kilka dobrze. Razy. Na szczęście, tak. Podkreślam to na szczęście. Ja za dziś wam dziękuję. Robert Podoliński. Dziękuję bardzo. Artur Wichniarek. Dziękuję. I Marek Jóźwiak. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jeszcze dzisiaj się widzimy, bo jeszcze chyba będzie też relacja z przylotu naszych orłów z deszczowego Cardiff, ale chyba jeszcze bez Adama Sławińskiego. Także zapraszamy. Nasz program także od godziny 14.30. Aha, możecie śledzić, tak jak Kuba, nasz wydawca, śledzić nasze sociale, zatem tam będą dokładne informacje na temat rozpoczęcia jeszcze jednego programu poświęconego reprezentacji. A na razie dziękujemy i miłej środy wam życzymy. Oficjalnie jesteśmy partnerem reprezentacji Polski. Nieoficjalnie jesteśmy na ty. Tyskie.